Ja oczywiście Malko widzę, z tej strony. Kebus, dzisiaj troszeczkę bardziej nietypowy odcinek, bo nie stricte ze Steam'a. A czy i kiedy możemy spodziewać się operacji? No i generalnie w sumie głównie o tym, jak ten okres pomiędzy tymi wszystkimi update'ami będzie wyglądał. Przynajmniej chociaż spróbuję się odpowiedzieć po części na to pytanie. A ja oczywiście was zapraszam na. Strony Skinswanki, na której swoje skiny wymienicie. No i tutaj przy tradzie powyżej 100 dolarów, 5 dolarków jest dla Was, oraz przy depozycie 35% plus również jest bonusu, także polecam z tego korzystać. Z kodem Kebus tutaj wpisujecie lub po prostu macie link w opisie. Sporo fajnych craftów, także polecam sobie strony przeglądać, bo naprawdę są ciekawe rzeczy i fajne rzeczy też można znaleźć. Także generalnie mega polecam, no i serdecznie zapraszam. Przechodzimy sobie tak jak widzicie, tutaj przygotowałem sobie ostatnie aktualizacje. Dlatego że generalnie e, Valve w 2022 roku, e, no i jeszcze, też już w 2023, e, wydawało tych aktualizacji nie za wiele. Nie oszukujmy się, tych aktualizacji nie było wiele, aczkolwiek stosunkowo 2022 tych aktualizacji stosunkowo do poprzednich lat było tak. Powiedzmy, że na podobnym poziomie, także to nie było jakieś tam, że 2022 to, to był okres, gdzie tych aktualizacji było mniej, nie, one rzeczywiście były, zresztą tutaj mamy przygotowaną jakąś stronę, totalnie nie wiem co to jest za strona, ale tutaj są wypisane te aktualizacje, no i generalnie ostatnią aktualizacją właśnie była ta 26, no i ona rzeczywiście była już w styczniu już w 2023. No i tam były poprawki odnośnie Anubisa, bo jak wiemy, tutaj też był właśnie Anubis dodany i das 2 usunięty z puli map turniejowych. No i potem wiadomo jakieś tam eventy, Rio, Rio i takie rzeczy. Także takie rzeczy rzeczywiście były. Nowa skrzynka wiadomo, która w ogóle była 4 lipca, było info dodane. Także no kurczę, moim zdaniem już dosyć spory czas minął od tej skrzynki, więc pierwsze czego możemy się spodziewać najszybciej moim zdaniem to jest właśnie nowa skrzynka. E, a jeżeli chodzi o operacje, to tutaj wydaje mi się, że musimy jeszcze trochę poczekać e, dlatego, że Valve zobaczyło jak wielki sukces odniósł Broken Funk i Riptide e, swoją drogą też e, więc wydaje mi się, że po prostu nie chcą srać tym tak naporowo e, i ja, ja to rozumiem, moim zdaniem to jest akurat marketing na plus, dlatego że im dłużej jakby czekacie na coś, tym większy hype się na to robi. Więc trochę to rozumiem e, Idealnym tego odzwierciedleniem był w sumie RMR e, który trochę tam się połączył z sytuacją na świecie i z tym, że była pandemia e, i bardzo dużo ludzi zaczęło nagle inwestować. To był chyba przełom, jeżeli chodzi o inwestowanie. E, ale. Ale w związku z tym, no generalnie. E, tak wracając w sumie do sedna tematu, jeżeli chodzi o e, operację, powiem szczerze, nie napalałbym się, ja to mówiłem już kilka razy, aczkolwiek wspomnę to jeszcze raz w tym filmie, bo dlatego go nagrywam, żeby w nim wszystko wyjaśnić i konkretnie Wam powiedzieć o co chodzi. Nie napalałbym się na operację, na pewno wydaje mi się, że nie będzie w jakimś najbliższym czasie, najprędzej spodziewałbym się jakiejś skrzynki właśnie, a jeżeli chodzi o operację, no to tutaj wydaje mi się, że musimy trochę poczekać, dlatego... Po prostu uzbroić się w cierpliwość, jeżeli operacja nie wyjdzie to wiadomo będą jakieś eventy, Blast Premier, e, tak to się chyba nazywa, e, jeżeli nie to mnie poprawcie, no to chyba jest najbliższy event, który ma być, e, no ten Blast, myślę, że wiecie o co mi chodzi e, i, i co? Najbardziej bym się spodziewał skrzynki na ten moment. E, i to chyba na tyle, to chyba na tyle, e, oczywiście konkretnej daty Wam nie podam, bo nie jestem jakimś jasnowidzem, e, i co, dzięki wielkie za oglądanie, linki macie w opisie, trzymajcie się i cześć.